Służ, podobnie jak inne miejscowości w naszym kraju, postanowił wzmocnić budowę społeczeństwa obywatelskiego, tworząc projekt Młodzieżowej Rady Miasta. Początkowo organizatorzy mieli obawy, czy pomysł wypali oraz czy młodzi ludzie podejmą się nowego zadania. Jako dorośli to się obawialiśmy, że może być ciężko, że może dzieci nie do końca będą wiedziały, młodzież w zasadzie nie będzie do końca wiedziała, o co chodzi. I takie były obawy. I tutaj ta dorosła Rada Miejska i my jako opiekunowie zastanawialiśmy się, jak ta idea chwyci. Ale okazało się, że powoli te dzieciaki jakby wyczuły ciekawą inicjatywę. Początkowo do projektu przystąpiło 22 uczniów z Gimnazjum Publicznego w Suszu imienia Kawalerii Polskiej. Spośród nich w szkolnych wyborach wybrano 15 radnych, którzy 27 listopada pierwszy raz zasiedli w sali obrad. Podobnie jak podczas inauguracyjnego posiedzenia zwykłej Rady Miasta, wybrano prezydium rady, sekretarza oraz skarbnika. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady został Konrad Sugalski, który zdradził nam, co chciałby zrealizować. Coś związane z rozrywką dla uczniów, ponieważ każdy chodzi do szkoły i po szkole też musi ten jakoś czas spędzić. Młodzieżowa Rada Miejska ma być oczywiście zabawą, która nauczy młodych ludzi działania samorządu lokalnego, postawy obywatelskiej oraz zaangażowania w sprawy gminnej społeczności. Z nowym organem chęć współpracy wyraził zarówno przewodniczący dorosłej rady, jak również burmistrz. Poważne pomysły, które pewnie będą i zasługiwać będą na poważne potraktowanie przez Radę Miejską. Inicjatywy szczególnie dotyczące środowiska tego młodzieżowego, szczególnie jeśli chodzi o kulturę fizyczną, na pewno jest coś do zrobienia. My, powiedzmy dorośli, nie zawsze to widzimy. I tu będzie starcie tych pewnie inicjatyw młodzieżowych z, powiedzmy, z inicjatywami dorosłych. Na pewno, jeżeli się zapoznam z tymi propozycjami i będą to propozycje realne pod względem finansowym, to oczywiście tak, będę współpracował i wspomagał organizacje, żeby po prostu ich pomysły, realizacja tych ich pomysłów mogła wejść w życie. Poczynaniom młodych radnych uważnie przyglądali się dorośli radni, którzy szybko dostrzegli, że za kilka lat ci młodzi ludzie mogą być dla nich pewną konkurencją. W przyszłości myślę, że szczególnie ci młodsi radni mogą się wiekiem obawiać konkurencji, bo rosną zastępy kandydatów na radnych, a jestem pewien tego, że dobrze przygotowują się przez pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej do sprawowania funkcji radnego, już powiedzmy pełnoprawnego. Autorami projektu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suszu są nauczyciele z gimnazjum. Myślę, że jest to wielkie wyróżnienie dla szkoły, która może się poszczycić wieloma sukcesami, i powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej właśnie w mojej szkole jest wyróżnieniem dla szkoły, no i jest takim zaszczytem również dla mnie jako dyrektora. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała i inicjatywa została doprowadzona do końca, jak dzisiaj widzieliśmy. Pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suszu jest już za nami. Z czasem zobaczymy, czy młodzi ludzie zabawę w lokalny samorząd potraktują poważnie i przedstawią taki pomysł, który znajdzie akceptację u dorosłej rady, która zleci jego realizację burmistrzowi Susza.